Dziękuję. Najszersze grzbietu. Dziękuję. Klatka piersiowa bokiem. Dziękuję. Bicepsy tyłem. Dziękuję. Najszersze grzbietu. Mięśnie brzucha i łuk. Dziękuję. Yeah.
Zawodnik z numerem 187, Radosław Krzyżanowski, Olimp Zabrze. Strefa medalowa, brązowy medal mistrzostw Polski zdobył zawodnik z numerem 179, Rafał Czerski, Black and White, Ostrowiec Świętokrzyski. I kluczowe rozstrzygnięcie. Została już tylko dwójka najlepszych. Miejsce drugie i srebrny medal. Tytuł wicemistrza Polski dla Piotra Piechowiaka z Olimpu Zabrze. No już wiemy, że mistrzem Polski, nowym mistrzem Polski został Wojciech Pieczaba z klubu Wiking Stala Chodnice. Wspólne zdjęcie z panem burmistrzem, z panem wójtem, przepraszam, z panem prezesem. I teraz proszę o pozostanie trójki medalistów i jakąś wspólną pozę. Teraz sam mistrz, Wojciech Pieczaba ze Starachowic. Zawodnik, proszę państwa, 25-letni. W zasadzie jeszcze nie ma większej przeszłości startowej, sukcesu na swoim koncie. To jest pierwsze wielkie osiągnięcie. Jak widzimy, zawodnik, świetne predyspozycje, masywne, pełne umieśnienie, dobrej jakości. No, klasą na pewno. Razem mógłby powalczyć i na mistrzostwach Europy. Dziękuję bardzo. Gratulujemy sukcesu. Życzymy dalszych sukcesów.